Cześć, Natalia. Jesteśmy z Amelią całe i zdrowe. Jesteśmy z Czarkiem. Wracamy właśnie do domu. Jest po 18. Melciu, słyszysz? Śpisz? Nie? A co robisz? Słuchasz? Dobrze. To słuchaj. Dobra. No ten samochód, który odnaleźliśmy, to był samochód z wypożyczalni, z jednej z łomżyńskich wypożyczalni. Nim właśnie poruszali się sprawcy. On dokładnie odpowiada tym cechom identyfikacyjnym, o których mówiłem wcześniej. Został porzucony na ulicy Cedrowej w Białymstoku. No niestety tam trop się urywa na chwilę obecną. Cały czas policjanci prowadzą intensywne działania, które no mam nadzieję bardzo szybko pozwolą nam ustalić miejsce, gdzie przebywają osoby uprowadzone, no i w efekcie doprowadzić do ich uwolnienia. Jakie siły i środki? Zawsze w takich sytuacjach możliwie najwięcej sił jest angażowanych do tego typu działań. Proszę tu zauważyć, że policjanci również prowadzą działania blokadowe. Również na drogach zostały rozstawione posterunki i tam policjanci kontrolują przejeżdżające pojazdy po to, żeby no, uniemożliwić porywaczom wywiezienie tych uprowadzonych osób z Białegostoku. Proszę pamiętać, że w tej chwili życie i zdrowie tych uprowadzonych osób to jest najważniejsze. Robimy wszystko, żeby te osoby jak najszybciej zostały uwolnione. Minęło już kilka godzin. Możemy stawiać tutaj różne hipotezy i brać pod uwagę no, zarówno prędkość przemieszczania się, podróżowania samochodem, no ale proszę nie zapominać o tym, że tak samo jak sprawdzamy tą wersję, czy porywacze wyjechali z Białegostoku z uprowadzonymi osobami, tak samo sprawdzamy to, czy te osoby uprowadzone nie są gdzieś przetrzymywane na terenie Białegostoku. Na chwilę obecną obydwie te stawiane hipotezy są ze sobą równoznaczne i wykonujemy czynności zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Dwie osoby dorosłe, w tym 25-letnia matka 3-letniej Amelki, idą na spacer, zatrzymuje się samochód, z niego wyskakuje dwóch mężczyzn w kominiarkach. Te dwie osoby, 25-letnia kobieta i 3-letnie dziecko są siłą wciągane do samochodu. My bardzo szybko podejmujemy działania. Ten samochód został przez nas już odszukany przy jednej z ulic w Białymstoku. W chwili obecnej policjanci zabezpieczają ślady. Te informacje są bardzo szybko przez nas skoordynowane, zarówno w Białymstoku, jak i w samym całym województwie, w całym kraju. W kilka minut praktycznie każda jednostka policji polskiej w kraju ma informację, że takie zdarzenie miało miejsce. Natomiast teraz też jest wszczynana procedura tak zwana child alert, która jest uruchomiona w przypadku, gdy zaginęło dziecko. To nie musi być koniecznie porwanie. Mówię teraz o procedurze, to może być zaginięcie, ale gdzie jest jednym z podejrzeń na przykład też również, że mamy do czynienia z osobą wbrew woli przetrzymywaną, tak jak w tym przypadku. Chodzi tutaj o zagrożenie zdrowia dla życia dzieci. W przeszłości to były różne sytuacje. To na przykład, jeszcze raz przypomnę, to jest już czas około 3 godzin. Te osoby mogą znajdować się zarówno na terenie województwa podlaskiego, ale to jest też czas, gdzie przy użyciu pojazdów te osoby mogły pokonać nawet i kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset już kilometrów, ale może być to też i środek zbiorowego transportu, na przykład pociąg, gdzie zauważymy dziewczynkę, tą kobietę, gdzie zauważymy osoby, które się zachowują w sposób podejrzany. Prośba, aby nas o tym informować. My oczywiście od samego początku przyjęliśmy określone wersje odnoszące się do tego zdarzenia. Na początku oczywiście dla nas najważniejsze było potwierdzenie, że takie zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. To też nie trwa 2-3 minuty, na to też potrzebowaliśmy czasu. Natomiast do zdarzenia podeszliśmy od samego początku, jak widać, bardzo profesjonalnie, w sposób bardzo poważny, koordynując te działania. Na miejsce do Białegostoku udają się również policjanci z Centrum Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji. To są najlepsi fachowcy, jeżeli... Szanowni Państwo, Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ale także dzielny tata ze środowiska ojców walczących o prawa do wychowywania własnych dzieci. W dniu dzisiejszym spotykam się z Markiem Makarą, który, kiedy nastąpił trzeci alert, z Czarkiem, Amelką i Natalią podjął się mediacji w celu uchronienia dziecka przed tą całą nagonką, która w wielu sprawach jest dotychczas niewyjaśniona. Marku, jak to się stało?
Przede wszystkim to zacznijmy od tego, że podjął się mediacji nie tylko po to, żeby bronić dziecka, ale przede wszystkim także ojca. Bo wiadomo było, co się stanie. Mamy tą sprawę Nandolskiego ostatnią i Fabiana, gdzie wiadomo było, jak to się skończyło. I chcąc uchronić Czarka, właśnie z nim były te kontakty. Zresztą zacznijmy od tego, że to Czarek pierwszy skontaktował się ze mną. I to Czarek tak naprawdę prosił o przekazywanie wszystkich informacji zarówno policji, jak i mediom, przesyłając różnego rodzaju zdjęcia czy nagrania. Wszystko zaczęło się 7 marca, dokładnie około 14:10, kiedy pierwszy telefon do mnie zadzwonił. Czarek wskazał miejsce, gdzie mniej więcej czekają, gdzie mniej więcej się znajdują, z prośbą o przekazanie właśnie tych informacji służbom i poinformowania ich, że ze wszystkim jest wszystko w porządku, tak? Ja w tym czasie byłem w Sejmie i oczywiście też spotkałem pana ministra Wójcika i chciałem też z nim rozmawiać w kwestii właśnie nierobienia jakiegoś szumu i też pomocy w celu doprowadzenia tej całej sytuacji do końca, ale pan Wójcik po raz kolejny uciekł mi, bo taki ma zwyczaj, kiedy mnie widzi, i na tym się skończyła nasza współpraca. Natomiast ty poszedłeś dalej i wydarzyło się w tym czasie wiele rzeczy, które umknęły niestety mediom i stworzono fałszywy przekaz. Tak, zgadza się. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ten child alert, który był ogłoszony, no to wiadomo, jest to gruba akcja, natychmiast reakcja, poszukiwanie, wszystkie media, wszyscy ludzie są włączeni w całą akcję. I zaskoczeniem było poważnym, kiedy zwróciłem się o pomoc do policji, aby mnie odeskortowali do komendy głównej celem przekazania wszystkich szczegółowych informacji, w tym miejsca pobytu. Jak powiedziałem, całość zaczęła się o 14:10. Około 15:00 zatrzymałem pierwszy radiowóz, a właściwie podjechałem do pierwszego radiowozu z prośbą o eskortę. Panowie niestety nie mogli odeskortować, ale ci akurat zadziałali szybko. Byli to umundurowani, czekali przy wiejskiej, blisko wiejskiej. Wezwali drugi patrol, który zjawił się dopiero po około 40 minutach. Nawet sami mundurowi byli zdziwieni, dlaczego tak wolno i dlaczego nie na kogutach, gdyż sprawa poważna, w końcu porwanie wielkie dziecka, tak? Które, jak wiemy, porwaniem nie było. Ale tu ci wejdę w słowo, bo pan minister spraw wewnętrznych Brudziński powiedział po zakończeniu tej całej akcji, że przecież państwo zadziałało bardzo szybko i skutecznie, więc widać, jakie były etapy tego skutecznego działania. No rzeczywiście, bardzo szybko. Tak jak powiedziałem, o 15:00 zatrzymałem się przy radiowozie. Na miejsce, jeszcze nie do komendy głównej, jak poprosiłem, a do komendy stołecznej, trafiliśmy po około kolejnej godzinie, gdzie spędziliśmy kolejną godzinę i w tym czasie Czarek znowu nawiązywał kontakty, wskazując miejsce, w którym się znajduje. Była to godzina mniej więcej 17:00, po czym udaliśmy się do komendy głównej policji. Dwóch przyjechało policjantów z komendy głównej i ci już rzeczywiście reagowali szybko, czyli mniej więcej od tej godziny 17:15, może 20, już jechaliśmy bardzo szybko i cała akcja bardzo sprytnie szła. Dotarliśmy na miejsce do komendy głównej, gdzie nie będę wymieniał nazwisk policjantów, bo na tym etapie chyba nawet nie mogę jeszcze, wiemy, że trwa śledztwo. Natomiast tam już cała akcja poszła skutecznie. Doprowadzono mnie do Wydziału Kryminalnego, przekazałem te wszystkie informacje, podałem numer telefonu, zgodnie z wolą Czarka zresztą, gdzie wszyscy zaczęli przedstawiać i prosić mnie, żebym pojechał razem z nimi. Zgodziłem się na to pod dwoma warunkami. Pierwszym warunkiem było to, że jeżeli dojdzie do zatrzymania Czarka, to ja wykonuję pierwszy ruch i rozmawiam z nim jako pierwszy, żeby policjanci czasami go nie zastrzelili. To mówiłem żartobliwie wtedy, ale przy dzisiejszych policjantach i ich reakcjach różne rzeczy można przewidzieć i można się wszystkiego spodziewać. I drugim warunkiem było, żeby Komenda Główna Policji wszczęła postępowanie wyjaśniające i sprawdzające w jednym z komisariatów policji, z którymi ja sam mam problem i nie mogę się nigdzie przebić. Na to się zgodzili i wtedy przystąpiliśmy do tych czynności. Tak mówię, przystąpiliśmy, bo już z nimi jeździłem razem. Wyjeżdżając około 18:40 spod Komendy Głównej Policji, docierając do Białegostoku we wskazane miejsce przez Czarka, gdzie miał czekać początkowo na mnie, tak? Później, jak się okazało, Czarek zmienił tą lokalizację, chyba domyślił się, że jednak głupotę zrobił delikatną i wskazał swoje miejsce postoju. Szczególnie, że na drugi dzień napisał, że widział nas, co było właśnie totalnym blamażem policji, bo podjechali setki samochodów, można powiedzieć nawet. Na miejscu było ponad 50 radiowozów nieoznakowanych. Nie trudno było się domyślić, że to są policjanci. Każdy
laik i głupek by to wiedział. Tak wyglądała akcja poszukiwawcza w pierwszych godzinach zdarzenia. Całość miało miejsce ze mną, z moim udziałem, do godziny 4 rano, gdzie wróciliśmy dopiero do Warszawy, gdyż nikt nie mógł namierzyć Czarka. W tym czasie policjanci miotali się w tą i z powrotem, poszukając w tym rejonie, gdzie ostatnio logował się telefon. Ze śmigłowcem też była prawda, oczywiście tutaj policja prawdę powiedziała, ten też latał przez 1,5 godziny, widziałem go. Natomiast no wiadomo, Czarka już nie było w tym miejscu, jak się później okazało, był już zupełnie w innym, kilkadziesiąt kilometrów dalej. Tak. Wróćmy jednak, cofniemy się w tej chwili o 2 lata wcześniej, bo Czarek był w związku z Natalią, a także był ojcem Amelki i to matka. I jest dalej ojcem Amelki, oczywiście, że tak. I to matka wyjechała na krótko wtedy z Niemiec do Polski. Niestety nie wróciła już później, a dziecko miało w tym czasie stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. I praktycznie to on chciał powrotu zarówno matki, jak i córki, bo tęsknił bardzo za córką. I tu mam pytanie do ciebie. Czy według twojej wiedzy małżonka Czarka z córeczką wsiadły dobrowolnie do samochodu Czarka? Czy były tak, jak niektóre media informowały społeczeństwo, że dwóch facetów w kominiarkach napadło i uprowadziła matkę i córkę? Z mojej wiedzy jest to informacja oczywiście od Czarka przekazana, którą zresztą potwierdził później chyba były negocjator policyjny, pan Loranty, jeżeli dobrze pamiętam jego nazwisko. Dariusz Loranty. Tak, potwierdził, że... Pozdrawiamy pana, panie Darku. Zdecydowanie tak. Potwierdził w TVP Info moją wersję, czyli nie było żadnych kominiarek, działali z odsłoniętymi twarzami. Matka wzięła dziecko na ręce, wsiadła dobrowolnie do samochodu. I tak powiedział też Czarek dla mnie, którą tą informację przekazywałem Komendzie Głównej Policji. A dlaczego tak się stało? Czarek zrobił to z dwóch powodów, tak jak można było wywnioskować. Jeden z nich był, dlatego że liczył na uwolnienie swojej partnerki od swojej teściowej, która tak naprawdę według jego relacji już się przyczyniła do jednej śmierci w rodzinie. Miał być to brat Natalii, który popełnił samobójstwo. A drugim powodem było to, że jednak dziecko nie widziało Czarka przez 2 lata. Nie wiadomo było, jaka była reakcja, więc nie chciał robić dyskomfortu psychicznego. Stąd zgodził się na to, że matka wsiadła do samochodu. Ale jedno, co trzeba zaznaczyć. Już w połowie drogi chciał ją koniecznie wysadzić i w tej sprawie kontaktował się ze mną, a ja te informacje przekazywałem dalej policji, także na prośbę Czarka, podkreślam cały czas. Do przekazania matki, nie wiem jak to nazwać, no, w momencie kiedy miała ona wysiadać, Czarek miał dojechać do Poznania, gdzie miało dojść do tego wypuszczenia jej samochodu, gdzie miał ją przekazać do mnie, a ja miałem przekazać ją dla policji, żeby bezpiecznie ją tam odprowadzili do domu, mimo że i tak zagrożenia żadnego dla jej zdrowia i życia nie było, co zresztą potwierdziło jedno z nagrań, które dzień wcześniej przedstawiła i druga rozmowa telefoniczna, w której Natalia się dopytywała Czarka, czy ja przyjadę do nich, czy oni mają przyjechać do mnie na to przekazanie i żeby nie wysadzać jej nigdzie w szczerym polu i nie zostawiać gdzieś tam przy autostradzie. Oczywiście naszym słuchaczom pokażemy to nagranie, gdzie matka rzeczywiście mówi, że jadą i z rozmowy wynika, że nic się nie dzieje. Tak, dokładnie. To nagranie, powiem szczerze, że nawet nie wiem, kto je upublicznił tak naprawdę, bo wiem, że posiadałem je ja, przekazałem je funkcjonariuszom policji, ale nagle ono się pojawiło także w mediach, bo nawet wiem, że i TVP miało to i inne stacje tym nagraniem dysponowało, więc gdzie to poszło, jak to poszło, nie będę wnikał. To pozdrawiamy pana ministra Zielińskiego, któremu podlegają służby policyjne. No, moje nagranie było przekazane tylko dla jednego funkcjonariusza policji z Wydziału Kryminalnego w Komendzie Głównej Policji. Jak to trafiło do mediów, to już pytajmy ich. I co później się stało? Możesz opowiedzieć słuchaczom, bo wszyscy są bardzo ciekawi, bo naprawdę to do tej pory my nie wiemy, jak to wszystko dalej funkcjonowało. To może zacznijmy od tego, że pan Zieliński wskazał dla chyba Teleekspresu wtedy, przekazał informację, że do zatrzymania doszło w Środzie Wielkopolskiej, co było bzdurą totalną i ośmieszeniem się kolejnym. W Środzie Wielkopolskiej przebywałem ja, gdzie oczekiwałem na przyjazd Czarka i umówiliśmy się właśnie pod Poznaniem. Był jeszcze jeden kolega, który miał uczestniczyć przy tym wszystkim, żeby wszystko tak sprawnie przebiegło i żeby nie było jakiejś tam negatywnej reakcji. Natomiast ostatecznie okazało się,
się, że nie dojechał do tego Poznania, gdyż został zatrzymany nie w Ostrołęce, jak podają to media i podaje to policja przede wszystkim, tylko został Czarek zatrzymany w Śniadowie i nie został zatrzymany z matką dzieci i dziecka, przepraszam, i z dzieckiem, również jak to podaje policja, tylko został zatrzymany sam i przez jakiegoś przypadkowego obywatela. Matkę i dziecko wraz prawdopodobnie z ochroniarzem, który, jak to się okazało później, zdradził Czarka, został zatrzymany i tutaj też są sprzeczne informacje. Według Cezarego mieli oni udać się ze Śniadowa w kierunku Łomży. Policja twierdzi, że zostały zatrzymane pod Ostrowę Mazowiecką, czyli w przeciwnym kierunku. I tego akurat nie jestem pewien, natomiast z relacji Czarka wynika jasno i klarownie, że on na pewno czekał w Śniadowie i tam został zatrzymany, co zresztą było słychać nawet podczas ostatniej rozmowy telefonicznej, której treść również została przekazana policji i sam Czarek prosił, żeby ktoś przyjechał mu pomógł, bo ktoś go zaatakował. No, jeżeli można zacytować, najwyżej wypikacie. Ostatnie słowa, jakie były słyszalne w słuchawce telefonicznej, to było: to ty kurwałeś to dziecko. I głos Czarka: jestem Cezary Rodak, to jest moja córka. I w tym momencie przerwało połączenie. I co było dalej? Doszło do zatrzymania Czarka. A jak się potoczyły twoje losy? No najpierw, no wiemy już wszyscy, że zostałem nazwany mediatorem. Nie wiem, kto wprowadził w błąd telewizję i w ogóle media. Bo mediatorem nie byłem, co najwyżej, jak sam to prostowałem wielokrotnie, konsultantem i pomagałem w prawidłowym przebiegu i tym, żeby nie stała się krzywda ani ojcu, ani dziecku, ani też i policjanci, żeby nie przekroczyli swoich uprawnień, jak mają to w zwyczaju, a zaraz do tego dojdziemy. I następnym krokiem, praktycznie rzecz biorąc, do soboty nie było nic poza telefonem z Białegostoku, z Komendy Wojewódzkiej Policji, która poprosiła mnie o stawienie się w Piasecznie na przesłuchanie w charakterze świadka odnośnie dwóch ostatnich dni związanych z Czarkiem i jego rodziną. I skończyło się na tym, że zjawiłem się tam około godziny 14. Samo przesłuchanie trwało około 4-4,5 godziny, po czym jak skończyłem, podpisałem protokół, poprosiłem, żeby wypuszczono mnie, dowiedziałem się, że muszę jeszcze chwilę poczekać, bo coś jest jeszcze do załatwienia. I nagle ni stąd, ni zowąd przyszedł najpierw dyżurny policji w Piasecznie, później przyszedł naczelnik Wydziału Kryminalnego i poinformowali mnie, że muszę oddać im swoje telefony komórkowe, gdyż będą stanowiły dowód w sprawie. Zapytałem się, na jakiej podstawie, jaki artykuł. Czyli podstawa prawna. Tak, o podstawę prawną. Wskazano artykuł 308 KPK, co dotyczy osób podejrzanych lub oskarżonych. Ja miałem status świadka. Odmówiłem więc wydania im tych telefonów, twierdząc jednocześnie, że w telefonach znajduje się szereg materiałów dowodowych do innych spraw, w których ja uczestniczę osobiście, między innymi dowody przestępstw korupcyjnych prokuratury w Środzie Wielkopolskiej, policjantów ze Swarzędza i wiele, wiele innych zdjęć, akt, spraw, ludzi, którym pomagam, zarówno karnych, jak i cywilnych, i że nie wyrażam na to zgody. Wówczas jeden z policjantów przystąpił po kilkunastu minutach, tak naprawdę nawet kilkudziesięciu minutach, przystąpił do spisu telefonów, zawartości telefonów, czyli okazanie na protokół, po czym miałem opuścić komisariat. I ni stąd, ni zowąd pojawił się trzeci policjant, który nakazał wydanie dobrowolnie albo użyją siły. Jeszcze zagrożono mi, że będzie ten sam efekt, który był ze słynnym laptopem. I takich słów też użyli. W dalszym ciągu upierałem się, że chcę poznać podstawę prawną albo żeby postawili mi zarzuty. Wówczas poproszę adwokata i przy adwokacie okażę i wydam im telefony. Policjanci dalej szli ze mną w jakieś tam szranki, konkury ustne. Dalej twierdzili, że mam obowiązek oddać, oni tak mi każą i basta, koniec, kropka. Nie było żadnej dyskusji z nimi. W związku z czym schowałem telefony w kieszeni i powiedziałem, że nie oddam, dopóki nie zostaną mi postawione zarzuty. Następne, co usłyszałem, to tylko: jesteś zatrzymany w takim razie, i próbowano skuć mi ręce. Gdy odmówiłem, podałem znowu, zapytałem o podstawę prawną zatrzymania, co jest tego powodem. Nie odpowiedzieli, tylko zaczęli mi wykręcać ręce, pchnęli mnie na biurko, uszkodziłem sobie biodro, uszkodzili mi rękę. Zdjęcia później prawdopodobnie zobaczycie państwo. Skończyło się tym, że przez około 10 minut pacyfikowali mnie bardzo mocno, wykręcając mi ręce, łamiąc mi praktycznie tą rękę do tyłu. Posadzili mnie później na podłodze,
siłą odebrali telefon, jeden uszkodzając cały ekran. Później oczywiście próbowali wmawiać, że już telefon był uszkodzony i ja, że części jak sobie znajdę, to będą mogli wtedy wpisać, a jedną z części zebrał policjant czwarty, który wyszedł z tego pokoju. I skończyło się tym, że przez kolejne 5 minut byłem skuty, oni te telefony mi spisywali, po czym wreszcie na moje żądania, nie będę tu w ogóle jakoś ściemniał, bo wyzywałem ich i używałem także słownych przytyków dla nich. W końcu po 5 minutach mniej więcej rozkuli mnie, po czym zapytałem, czy mam zarzuty jakieś stawiane, czy nie. Stwierdzili, że nie mogę iść do domu, jak tylko skończą pisać protokół. Całość okazało się, że było to po prostu jawne pobicie i kradzież telefonu, bo inaczej tego nie można nazwać. Oczywiście zrobiłeś obdukcję, postępowanie w tej chwili jest w toku i zobaczymy, co będzie dalej. Złożyłeś zawiadomienie do prokuratury, na pewno włączy się w to Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i tutaj uwaga dla pana ministra Zielińskiego. Czy tak powinny działać podległe panu służby? Bo przecież Marek Makara chciał pomóc w bardzo poważnym konflikcie, z którego pojawił się właśnie Child Alert. I człowiek, który chce pomagać policji, współpracować z policją jako obywatel, który ma wiedzę, żeby rozwiązać ten problem, zostaje sprowadzony do roli przestępcy. Czy tak ma funkcjonować państwo prawa? Czy zgodnie z artykułem 14 ustawy o policji, która ma działać w interesie obywatela, a czy ma niszczyć tego obywatela? No to jeszcze jest taka jedna dygresja do w ogóle policji, do pana Zielińskiego, a także do ministra Wójcika, którzy się szczycą tym Child Alertem. Po pierwsze, takie alarmy wszczyna się tylko w sytuacji, kiedy nie wiadomo tak naprawdę, kto porwał dziecko i jest to naprawdę zagrożenie zdrowia i życia. Tu policja wiedziała od samego początku, kto porwał. Nie porwał, odzyskał tak naprawdę porwane dziecko. Przejął opiekę nad dzieckiem. Dokładnie tak. Mając pełnię praw i tu panie ministrze Wójcik, ja już panu wielokrotnie tłumaczyłem. Ojciec ma te same prawa do wychowywania własnych biologicznych dzieci, a nie ma być dyskryminowany. Pan też jest ojcem, pan nie wie, co pana spotka. Powiedziałem to już panu wielokrotnie. Pan uważa jednak inaczej. Pański syn czy córka, bo nie wiem dokładnie, jakie ma pan dzieci, one mają ojca. My też chcemy mieć własne dzieci i wpływać na ich rozwój, zarówno intelektualny, a także na relacje, bo każde dziecko ma ojca i matkę. Natomiast Czarek chodził do ministerstwa i prosił o pomoc. To pan nie zadziałał odmówił rozmów, do czego sam się przyznał na antenie telewizji, tak, i we wszystkich mediach. Stwierdził jasno wyraźnie pan Wójcik, że był Czarek, prosił o osobiste spotkanie, odmówił, odesłał go do swoich pracowników, którzy jak widać nie zrobili nic i skończyło się jak się skończyło. Czarek odzyskał opiekę. Prawnie odzyskał opiekę, nie używając siły, co zostało potwierdzone jeszcze raz przez pana Lorantego, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. I mamy sytuację, jaka wyszła. I teraz cała ta akcja z tym Child Alertem może dotknąć każdego z nas, który będzie chciał dojść do swojego dziecka, odzyskać to dziecko. Ja teraz zadam też pytanie w swoim imieniu. Dlaczego żaden z funkcjonariuszy policji nie wszczął alarmu 12 lipca 2016 roku, kiedy zgłosiłem uprowadzenie dzieci, moich dzieci, przez byłego funkcjonariusza ABW, ich dziadka, tak naprawdę dziadka, który jest jednak bandytą, a nie dziadkiem. Dlaczego później nie został wszczęty alarm w 2016 roku 30 listopada, kiedy na polecenie prokuratorów ze Środy Wielkopolskiej dziecko moje zostało ponownie porwane przez funkcjonariuszy policji na ich zlecenie właśnie, kiedy jedną z córek odzyskałem. To była podobna akcja jak i z Cezarym u mnie. Nasze losy są bardzo podobne do siebie i doszło do takiej, a nie innej sytuacji. Niestety, kiedy zabierane jest dziecko od ojca, takie alarmy nie są wszczynane, żaden Child Alert nie jest podnoszony. W sytuacji, tak jak zacząłem wcześniej mówić, kiedy wiemy, że ojciec pełnoprawny opiekun dziecka zabiera dziecko
do siebie, przyjmuje opiekę, przyjmuje kontrolę nad dzieckiem, zapewniając mu tym samym bezpieczeństwo, nagle jest ścigany, listy gończe, poszukiwany przez Interpol, cała Europa, blokady granic. To nie jest normalne zjawisko, tym bardziej, że nie zapominajmy, policja od samego początku wiedziała, kto zabrał dziecko. Wiedziała od samego początku, że z dzieckiem jest wszystko w porządku, nic się z nim nie dzieje, że jest bezpieczne, dysponując nagraniami, które później zostaną opublikowane. Panie ministrze Wójcik, po raz kolejny nie zdał pan egzaminu. Kolejni ludzie zgłaszali się do pana. Ja tu wymienię też ojca z Jarosławia, a także innych. Ja te kopie listów mam. Nie zadziałał pan. Działał pan natomiast jako celebryta w środkach masowego przekazu. Dlatego moje ostatnie już pytanie, które wcześniej też panu zadałem. Żyje pan z pieniędzy podatników, bo my wypłacamy panu pensję. Czy w takim razie jest pan człowiekiem honoru i po tym, co się zdarzyło z Child Alertem numer 3, poda się pan do dymisji? Myślę, że też poinformujemy pana premiera Morawieckiego, jaka jest naprawdę sytuacja i kto ponosi winę za Child Alert. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Jeszcze chciałbym jedną rzecz tylko dodać odnośnie samego Czarka, bo wiemy, że wpłynęła apelacja do Czarka o zwolnienie go z aresztu tego 3-miesięcznego. Wiemy, że złożył to adwokat. Nie wiemy tylko, czy jest to on z urzędu, czy jest to z wyboru Czarka adwokat. Jedna kwestia, panie ministrze Wójcik, panie ministrze Ziobro i prokuratorzy, którzy stawiacie zarzuty. Artykuł 189, przetrzymywanie wbrew woli. Zastanówcie się nad tym. Żaden ojciec nie przetrzymuje dziecka wbrew swojej woli, tym bardziej nie może też przetrzymać swojej żony, która wsiadła dobrowolnie do samochodu. Pomyślcie nad tym, zanim będziecie stawiać kolejne bezpodstawne zarzuty Czarkowi czy innym ojcom w takich podobnych sytuacjach. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz tutaj odezwa do pana premiera Morawieckiego. Prosimy o pomoc, bo kolejni ojcowie czekają w kolejce. Chcemy wychowywać własne dzieci, a nie być tylko płatnikami, bankomatami, bo tak nie zbudujemy państwa polskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć, tu Natalia. Jesteśmy z Amelią całe i zdrowe. Jesteśmy z Czarkiem. Wracamy właśnie do domu. Jest po 18. Melciu, słyszysz? Śpisz? Nie? A co robisz? Słuchasz? Dobrze. Cześć, tu Natalia. Jesteśmy z Amelią całe i zdrowe. Jesteśmy z Czarkiem, wracamy właśnie do domu, jest po 18. Melciu, słyszysz? Śpisz? Nie? A co robisz? Słuchasz? Cześć, tu Natalia. Jesteśmy z Amelią całe i zdrowe. Jesteśmy z Czarkiem, wracamy właśnie do domu, jest po 18. Melciu, słyszysz? Śpisz? Nie? A co robisz? Słuchasz? Dobrze. To słuchaj.